Cześć, witajcie, jestem Fikos i witam was w kolejnym już odcinku z serii oceniania wozów strażackich. Dziś pokażę wam top 5 gaśniczych średnich, ale tych starszych samochodów pożarniczych. Bez przedłużania już zapraszam was do oglądania. Na piątym miejscu w dzisiejszym zestawieniu znajduje się samochód wyprodukowany przez firmę Jelcz na podwoziu Mercedesa. Dokładnie jest to model Jelcz 024MB na podwoziu Mercedes-Benz 1124. Został on wyprodukowany w roku 1998 przez jelczańskie zakłady samochodowe. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy posiadający zbiornik wody o pojemności 2000 litrów oraz zbiornik na środek pionotwórczy o pojemności 200 litrów. Niegdyś pojazdy takie jak ten były często w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Myślę, że jak najbardziej pasuje on na miejsce piąte. Na czwartym miejscu znajduje się samochód niemieckiej marki, a mianowicie Magirus Deutsch 170D11, wyprodukowany w roku 1974. Zabudowany był także przez firmę Magirus. Pojemność zbiornika na wodę wynosi 2,5 albo 3000 litrów. To zależy od rocznika, bo właśnie te nowsze miały o 500 litrów większy zbiornik na wodę. Posiadał także zbiornik na środek pionotwórczy o pojemności 10% zbiornika na wodę, czyli 250 lub 300 litrów. Miejsca w kabinie było na 6 lub nawet 8 osób. Takich i podobnych rodzajów Magirusów jest w Polsce jeszcze sporo, ale akurat ten przypadł mi do gustu i dlatego wylądował on na miejsce czwarte. Zaczynamy więc podium. Trzecie miejsce przypada na samochód polskiej firmy samochodowej, czyli Star. Jest to model 244 zabudowany przez jelczańskie zakłady samochodowe. Najnowszy samochód tego typu może mieć nawet 17 lat, bowiem samochody te produkowane były od 1975 do 2000 roku. Zbiornik wody w tym pojeździe wynosi 2,5 tysiąca litrów, a wydajność autopompy to raptem 800 litrów na minutę. W kabinie, którą jedna część była połączona z zabudową, zasiadało 6 strażaków. Co ciekawe, do tego modelu Stara często był i jest doczepiony pług śnieżny i w zimie często pracuje on jako odśnieżarka. Na trzecie miejsce jako otwierający podium jak najbardziej pasują. Zabudowany przez firmę Wawrzaszyk. Pojazd posiada zbiornik na wodę o pojemności 2000 litrów i na środek pionotwórczy o pojemności 200 litrów. Samochód ten może mieć także terenowe zawieszenie i napęd 4x4. Lub standardowe zawieszenie i napęd 4x2. Ma także jednomodułową kabinę, w której może zasiadać 6 strażaków wraz z kierowcą. Wydajność autopompy w tym pojeździe wynosi 3000 litrów na minutę. Co do wyglądu, to szczególnie podoba mi się ta terenowa wersja z napędem 4x4 i właśnie dlatego jest on na drugim miejscu. No i jest długo wyczekiwane miejsce pierwsze. A na nim Star 266, produkowany w latach 1973 do 2000. Prototyp tego samochodu został zaprezentowany już w roku 1969. W podstawowym zastosowaniu tego pojazdu była służba w Wojsku Polskim. Opisywany model jest zabudowany przez firmę Osiny. Dwumodułowa kabina z miejscem dla 6 strażaków, zbiornik wody o pojemności 2,5 tysiąca litrów, autopompa o wydajności 800 litrów na minutę. Te właśnie rzeczy cechowały jeden z najlepszych polskich samochodów pożarniczych. Dodatkowo samochód ten posiadał także napęd 6x6 i działko na dachu, więc przy większych pożarach, np. ściernisk, spokojnie mógł wjechać pole i za pomocą terenowego napędu i działka na dachu zwalczać ogień z dużo większym rozmachem niż tłumica czy też zwykły wąż. Miejsce pierwsze przypada dla tego samochodu przez moją sympatię do niego, ponieważ był to jeden z pierwszych samochodów, od których zacząłem interesować się strażą pożarną. A także był to niegdyś główny pojazd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Przypominam tylko o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeśli jesteś nowy na kanale. Ja się z wami żegnam. Cześć!